kochani, jestem Ala Izabel i witam was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Moi drodzy, dzisiaj powiem wam trochę o moim pierwszym spotkaniu z pewną autorką, którą na pewno kojarzycie z nazwiska, bo ja też ją kojarzyłam. Kojarzyłam nawet okładki jej książek i wiedziałam, że ogólnie ludzie ją czytają, czyli prawdopodobnie albo jest naprawdę dobra, albo przynajmniej ma w sobie, wiecie, to coś. Dlatego bardzo się cieszę, że właśnie w te wakacje nadeszła ta wielka chwila i ja i Cassie Westcie poznałyśmy. Znaczy, no nie poznałyśmy się dosłownie, niestety, ale ja przeczytałam jej książkę. I dlatego właśnie teraz poopowiadam wam trochę o książce Słuchaj swojego serca od Cassie West. Kate Bailey jest nastolatką, która nie lubi być w centrum uwagi. Ona nawet nie lubi za bardzo ludzi, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Ale to wcale nie znaczy, że jest dziewczyną zagubioną, wręcz przeciwnie. Kate bardzo dobrze wie, czym chce zajmować się w przyszłości, dlatego każdą wolną chwilę poświęca swojemu hobby, czyli sportom wodnym i rodzinnej marynie. Do szczęścia na dobrą sprawę potrzebne jest jej tylko i wyłącznie jezioro, skuter wodny, może ewentualnie jeszcze rodzina i najlepsza przyjaciółka Alana. A definitywnie do szczęścia nie są jej potrzebne szkolne zajęcia z podcastu, a konkretnie prowadzenie tego podcastu. Wiecie, dziewczyna, która nie lubi być w centrum uwagi i szkolny podcast. To nie jest to. Kate ma na wizji dawać słuchaczom rady. I o ile zupełnie nie czuje się ani na siłach, ani na tyle kompetentna, żeby anonimowym słuchaczom doradzać w kwestiach osobistych, to robi się interesująco w momencie, kiedy dzwoni do nich pewien tajemniczy chłopak, który prosi o poradę miłosną. A Kate domyśla się, kto to może być i o kogo może chodzić. Dlatego też, korzystając z okazji, Kate postanawia pomóc tej dwójce w zejściu się. Jednak nie podejrzewa, że dojdzie do takiej sytuacji, że to ona będzie potrzebowała rady od kogoś innego. Słuchaj swojego serca jest książką, która absolutnie zdobyła moje serce i nawet się tego za bardzo nie spodziewałam. Okazało się, że Cassie West naprawdę świetnie pisze. Lekko, przyjemnie. Na tyle, że nawet się nie zorientowałam, kiedy ta książka zaczęła się już kończyć, a już definitywnie nie chciałam, żeby się zaczęła kończyć. A na dodatek pozostawiła mnie naprawdę z tym głupkowatym rozanieleniem na twarzy. To zakończenie było piękne i było cudowne. Ta młodzieżówka ma świetne motywy, takie jak oczywiście dojrzewanie, złamane serca, miłość, pokonywanie własnych słabości i uprzedzeń, czy też po prostu rodzina i przyjaźń. Tyle, że te dwa tematy są przedstawione w trochę inny sposób niż w większości młodzieżówek. Rodzina jest tutaj czymś ważnym, jest jakąś wartością, czymś, co daje siłę i daje wsparcie. To znaczy, nie mamy tutaj tego trzaskania drzwiami i wrzasków typu ty mnie w ogóle nie rozumiesz, zniszczyłeś mi życie, nienawidzę cię, żałuję, że się kiedykolwiek uradziłam, bla 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 i takie tam. A z drugiej strony nie mamy też takiego rodzica, który niby jest, a jakby go nie było. Typu, wychodzisz o 23? Dobra, spoko, baw się dobrze. No nie, tutaj właśnie ta rodzina jest czymś istotnym. Oni są kimś istotnym, którzy jednocześnie są wsparciem, ale z drugiej strony są też tą karcącą ręką, którzy mówią, że nie idziesz nad jezioro, dopóki nie zrobisz tego, co do ciebie należy. To mi się strasznie podobało, że właśnie Kate nie traktowała swojej rodziny jako po prostu zarazy wszechświata. Natomiast przyjaźń, mimo że tutaj jest wystawiana na próbę, to jest przedstawiona w zupełnie inny sposób, taki szczery, taki jakby stabilny. To nie jest przyjaźń, która opiera się tylko i wyłącznie na kiwaniu sobie głową albo kłóceniu się dosłownie o każdą pierdołę, albo na tym, że jedna drugiej nie słucha, albo podkłada jedna drugiej świnie, co też się niestety zdarza. Kate i Alana są naprawdę świetnymi przyjaciółkami, które się wspierają mimo wszystko i naprawdę w tej książce jest to bardzo dobrze pokazane. Ale to, co mi się najbardziej podobało w tej książce, to bohaterowie. To, że to są zwykli ludzie i nie są tak irytujące, jak bardzo często postaci w młodzieżówkach. To znaczy, Kate jest samotniczką, ale samotniczką z wyboru. Jest sarkastyczna, jest ironiczna, jest bardzo inteligentna, ale mimo wszystko jest też taka empatyczna, chociaż tak nie do końca na pierwszy rzut oka może to być widać. I to, co mi się najbardziej nie podoba, to, że ona potrafi się przyznać do błędu i nie udaje, że pozjadała wszystkie rozumy. Główna bohaterka, o której naprawdę bardzo dobrze się czytało i siedzenie w jej głowie
było czystą przyjemnością. Alana natomiast jest świetną, najlepszą przyjaciółką. Ja mam problem z najlepszymi przyjaciółkami głównych bohaterek, bardzo często doprowadzają mnie do szału i to serio. A z Alaną tak nie miałam. Jest pewna siebie, jest flirciarą. I to taką naprawdę flirciarą, pełną parą. Ale jest też bardzo mądra, bardzo inteligentna. No i jest też po prostu dobrym człowiekiem. Nie ma przede wszystkim, wiecie, przerośniętego ego. To znaczy jestem pępkiem świata, wszystko musi zawsze wyjść tak, jak ja sobie ubzdurałam. No i jako wisienka na torcie, pewien tajemniczy chłopak, o którym już mówiłam, który jest absolutnie cudowny i z którym z chęcią bym coś ugotowała. Przyznam wam, że ja bardzo chętnie obejrzałabym ekranizację tej książki, bo już nawet mam kilka typów, kto mógłby grać bohaterów stamtąd. I myślę, że to byłby naprawdę spoko film na albo taki babski wieczór, kiedy macie lekką głupawkę, albo właśnie na to, żeby się zakopali wieczorem pod jakimś kocem z lodami, z owocami i z popcornem. To by było to. Ja bym mogła tak spędzać wieczorem. Podsumowując. Dzięki książce Słuchaj swojego serca, Cassius dołączyła do grona moich ulubionych autorek, a przynajmniej na okres próbny zobaczymy, jak będzie po innych książkach. Ale ta książka jest przegenialna, jest zabawna, jest urocza, jest po prostu jak taki promyczek słońca w deszczowy dzień. To jest książka, przy której nie idzie się nie zaśmiać, gdzieś tam nie sarknąć sobie pod nosem, albo chociaż nie zacząć się uśmiechać tak po prostu, bo to jest takie super. I to jest książka może lekko przewidywalna, ale mimo wszystko są tutaj elementy, które definitywnie są zaskakujące, a poza tym, która młodzieżówka nie jest przewidywalna, chociaż w jakimkolwiek stopniu. Mimo że domyślamy się, jak się skończy, to i tak nie możemy się doczekać, aż przekonamy się, w jaki sposób konkretnie dojdzie do tej sytuacji, co się wtedy stanie itd., itd. Absolutnie polecam tę książkę na takie letnie, wakacyjne lenistwo jak teraz, żeby gdzieś tam się zagrzebać pod kocykiem, ewentualnie żeby po prostu wziąć przykład skate, pobiec nad wodę i poczytać Słuchaj swojego serca. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, kiedy opowiadałam wam o moim drugim patronacie medialnym. Gdyż tak, Słuchaj swojego serca jest moim drugim patronatem. Drugim w mojej, że tak to górnolotnie określę, karierze. Także tym bardziej cieszę się, że jest nią książka tak genialna jak Słuchaj swojego serca. I naprawdę z czystym sumieniem mogę wam ją polecić. I dziękuję też bardzo wydawnictwu Ferjajak za to, że w ogóle mogłam się znaleźć na tej okładce i że dali mi taką szansę. I pamiętajcie, że jeżeli filmik wam się podobał, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Napiszcie mi w ogóle, czy lubicie Cassie West, czy czytaliście kiedykolwiek jej książki. I koniecznie napiszcie mi, czy w ogóle macie zamiar kupić tę książkę. I pamiętajcie, żeby mieć subskrybowany kanał i wciśnięty dzwoneczek. Zaraz obok było subskrypcja, niestety już teraz nic nie daje. W każdym razie, kochani, dziękuję wam bardzo raz jeszcze i do zobaczenia. Cześć!